czasami zdarza się taka sytuacja, że ktoś mówi tak, słyszałem od kogoś, kto zna kogoś, kto słyszał, że ktoś coś tam zrobił. Więc czasami w naszym życiu powtarzamy takie historie, które podobno gdzieś tam komuś się przydarzyły i przytaczamy je i trochę jakby je chcemy uczynić swoimi, trochę jakby chcemy się nimi ucieszyć czy jakoś w nich uczestniczyć. Tymczasem to, co dzisiaj nam podpowiada Słowo Boże, to to, że Bóg przychodzi, aby w twoim życiu wydarzyła się prawdziwa historia zbawienia. Abyś nie musiał opowiadać, co tam komuś się przydarzyło, komuś, kto zna kogoś, tylko Słowo Boże mówi, że na własne oczy oglądamy powrót Pana na Syjon. Chodzi o to, że Pan Bóg chce, żebyś na własne oczy zobaczył powrót Pana na Syjon, powrót Pana do twojego serca, powrót Pana do twojego życia, do twoich spraw, do twoich zmartwień, do twoich osobistych zmagań, do tego wszystkiego, co jest po prostu tobą, twoim życiem, abyś na własne oczy mógł to widzieć, na własnej skórze mógł tego doświadczyć. Bóg chce, aby w twoim życiu wydarzyła się ta wielka historia.